Siema, witam w Ideal Heroes. Dziś na szybko mówię wam, co było w ostatnich evencikach, czyli co jeszcze jest, bo to jest to czwartek, ostatni dzień eventów i no niektórzy się bardzo zapraszali o filmik, więc jest, ale będzie on naprawdę krótki. Mam nadzieję, że będzie krótki, omówię tylko to, co się kończy dzisiaj, żebyście mieli, no żeby ten, kto nie wie, żeby mógł jeszcze skorzystać, jeżeli jeszcze nic nie zrobił, chociaż pewnie już każdy zrobił, co mógł. Więc tak, Wizzing, no Casino Event, Wizzing Fountain Event. Więc ja tutaj, jeżeli macie dużo tych coinów, no to róbcie ten event. To ogólnie róbcie, nieważne jaka jest postać, bo tu się po prostu po boku. Róbcie tak, że na przykład robicie 10 razy 108 coinów i jak traficie tego 4-gwiazdkowego ludzika, to odświeżacie po 3 godzinach, jest odświeżenie darmowe, więc możecie tak robić. A ja trafiłem na 5-gwiazdkową postać przed chwilą, super, nie? Także się da się. No i tutaj przeważnie robię tak, że jeżeli mnie stać, to robię za 300 i potem robię na przykład albo znowu do 300, albo do 100, jeżeli nie zależy mi na tej postaci, albo w ogóle no nie mam tak dużo coinów czy coś, to zostawiam i robię tylko do 100, no bo do 100 to jeszcze tak, wiecie, w miarę spoko nagrody za 50, za 100, a potem aż trzeba 100 więcej, no to już tak przeważnie tego nie robię, ale do 100 myślę, że to jest tak fajnie zrobić, albo od razu całe 300, no to już jest dużo lepiej. Flamestrike nie jest jakaś świetna, nie jest jakaś najgorsza, jest to bardzo silna postać i można ją zbudować na przykład na 9-10 gwiazdek, 9 raczej możecie, nie będzie to jakaś top 1, tym bardziej, że teraz tutaj no to jednak Penny z Fortecy jest najważniejsza. Xia też dostała reworka, za chwilę o tym powiem. Także tak, no to jest to, że można zrobić Shelter Mission. No to wszystkie postacie, co tu są, nie są jakieś świetne. Tych ostatnich nie omawiam, bo nie wydaje mi się, żeby użyć jakiejkolwiek 2-5-gwiazdkowej i 2000 gemów by było spoko na taką postać, ale Bellrine jest spoko, Bellrine jest jak najbardziej spoko według mnie. No ja wolę, jeżeli macie opcję, no to wiadomo, Aida, a nie ona. Jeżeli nie macie opcji, to ona też jest spoko. Jak wam brakuje na przykład jednej do zrobienia na 10 gwiazdek, możecie niby tutaj kupić. Amuvor, no taki o gościu. Skerej, no to gość jest dobry, jeżeli go macie dużo razy, jeżeli się znacie na grze, jeżeli próbujecie mieć taką taktykę, że budujecie Skerej jak najwięcej, to jest spoko postać jak najbardziej, kilku Skerej potrafi wielki damage na PvP, na PvE i tak dalej, ale no trudno zbudować aż cały team składający się z tej jednej postaci. I no ja go nie buduję i też o nim dużo powiedzieć nie mogę. Reszta postaci to jest dosyć taki trochę słabo, nie? Groza bardzo nigdzie nie używany, Bloodblade też za trochę squishy, żeby coś zrobić, znaczy pada łatwo. Emily też nie bardzo, nigdzie nie ma takiego zastosowania, choć tragiczna nie jest. Ostatnio też znalazła ona zastosowania w Fortecy, już wam pokazuję w jaki sposób, ja tak samo robię. W takim teamie, że dajemy ją przeważnie na drugą i na czwartą pozycję i ona aktywuje wtedy sojusznikom dodatkowy atak bonus, jak spadnie jej HP poniżej 50%, więc to też jest jakaś opcja, żeby no mieć dodatkowy damage i żeby ta Emily była jakoś użyteczna. Boom. No i padłem. Ej, takie to życie, powiem wam, takie to życie. No, to tak to wygląda, raczej w nikogo bym nie inwestował. Jeżeli jesteście początkującym graczem, średnio początkującym, nawet dosyć zaawansowanym, jeżeli wam zależy na IQ, no to śmiało możecie tu robić te wymiany, to nie są jakieś tragiczne rzeczy, to jest, nawet spoko się opłaca robić te wymiany, to są tylko 4-gwiazdkowe postacie dane i jedna 5, a i tak dostajecie inną 5 i to jeszcze taką jaką chcecie. A IQ jest bardzo spoko, więc możecie to zrobić nawet z samego IQ. Ja to prawie zawsze robiłem ze względu na IQ, nie obchodziły mnie postacie, obchodziło mnie IQ i myślę, że to jest dobry trop. Kowal, no to już milion razy o nim mówiłem. Więc się powtarzać aż tak nie będę, ale fajnie zrobić jak najwyższe EQ, klasowe też jest spoko jak najbardziej. No i tak wyglądają te eventy. Co się jeszcze zmieniło, żeby nie było, że nic nie powiedziałem, no to zmieniło się tutaj, że mamy Lost Underground zamiast Marauder. Wydaje mi się to bardzo fajne, dużo takie bardziej przejrzyste do tego co robimy, bo zobaczcie, klikam sobie tu i zobaczcie ile nagród dostałem, super. No super. Ktoś tam kiedyś tam policzył, jak to działa mniej więcej i gemów
możemy dostać trochę mniej albo podobną ilość. Mniej więcej podobną, jak to, jakby ktoś cały czas klikał na Marauderów. Średnio można dostać to samo, nie? Ale zobaczcie, ile tu więcej innych itemów. No i o co tu chodzi? To jest dosyć prosta sprawa. Najprościej mówiąc, trzeba mieć jak najlepszych przyjaciół i trzeba kliknąć Quick Explore. I to nam wybiera automatycznie najlepszego naszego frienda na najwyższy poziom. I to tylko trwa 2 godziny się ładuje i otrzymujemy nagrody. Nic trudniejszego, nic prostszego, naprawdę łatwe to jest. Jeżeli chcecie, możecie sami wybrać na przykład step 4 i tutaj explore i wybieramy, jakim to teamem chcemy robić. Na przykład ta ziemia, ta, nie wiem, ta miejsce exploreu potrzebuje 900 tysięcy punktów powera postaci. I jak ktoś ma friend tyle punktów, wybieramy go, klikamy start i tyle. Nie da się, jakby mamy dwa wejścia na dzień, nie? Więc pierwsze robimy, dostaję, na przykład ja robię pierwsze, dostaję piąty step i on się ładuje tam 2 godziny. Jeżeli zrobię drugi raz, to dostanę czwarty, bo quick nam wybiera najwyższy. Ale nie można dwa razy w jednym, więc robimy piątkę i tu mija 2 godziny, odbieram nagrody, znowu robię piątkę od zera. Nie, że dwa na raz, bo będę miał piątkę i czwórkę. Jest to tak fajne. Fajnie, mi się to podoba. Jest takie przejrzyste, ładne, jakieś fajne nagrody, ładnie to wygląda, super. Czy coś się jeszcze zmieniło? Zmieniła się Xia. Może ją tutaj zobaczymy. Mam ją na 10 gwiazdkach. I jest śmieszna. Według mnie Xia jest po prostu teraz śmieszna. Zobaczymy, czy tu zaatakuje. No. O kurde. Co jest ważne, Xia w przeciwnym teamie, na takich bossach jak tutaj, w walkach, ona robi to samo, co robiła wcześniej. Nic się nie zmieniło. A my, nasza używana się zmieniła. No i gość nam wyklikał cały team. Ale Penny sobie da radę. Czy nie da? Nie, da radę. Więc tak, nie zobaczycie Xia, bo jest za słaba w porównaniu do mojego teamu. Zaraz może coś znajdę, to wam jeszcze pokażę. Ale my, tak jak mówię, to będzie raczej szybki filmik, chcę wam tylko pokazać. No i zobaczcie. Xia? Nie, nie będzie Xia. Xia zaatakowała na górze. Zobaczcie, po jednym ataku robią się takie paski jakby i to atakuje innych. I znaczy kilka razy. I jeżeli zabije to, to leczy Xia. Jeżeli to też zabije, to atakuje dalej, przechodzi na kolejną postać. No to jest takie bardzo fajne. I ona sobie tam stakuje w zależności właśnie, czy ma blok, czy zabije, to ona sobie tam stakuje różne rzeczy. No tym razem niestety nie pokazała się o najlepszej strony. Więc mniej więcej to wygląda tak. Gdzie ty jesteś, Kla? Więc to jest to, że tam atakuje teraz nie tego gościa, co by miał najwięcej ataku, tylko atakuje gościa, co ma najmniej HP. No i to jest uzasadnione ze względu na jej active skill, że jednak on lepiej, że no lepiej, żeby ona zabijała. Aczkolwiek no na PvP, jeżeli atakuje kogoś, kto ma najmniej HP, a ma po prostu, nie wiem, 90% HP, no to może wybrać słabszy target niż na przykład kogoś, kto ma najwięcej ataku. No ale nieważne. Tu chyba też trochę lepsze statystyki. No i tutaj, kurde, żeby to wam szybko streścić. Czekajcie, czy ja mam coś jeszcze streszczać? No nie, no atakuje po prostu, jeżeli dostanie... Co ważne też, ona wcześniej odejmowała atak. I to dużo. Przez pierwszą turę, potem w drugą trochę mniej, po trzecią trochę mniej. Teraz już tego nie robi. A, ja tu nie mam Xia, no ale padłaby. Więc tak, nie odejmuje ataku, przez co na guild bossów może być gorsza. Nadal jej HP i bloki, w ogóle przeżywalność jest na takim samym poziomie, czyli na poziomie beznadziejnym. Myślę, że do 10 gwiazdek jest świetna, bo radzi sobie bardzo dobrze i w ogóle. Ale powyżej, na poziomach E1, E2, E3, E4, E5, z tego co słyszałem, tego co widziałem, tego co czytałem, wszyscy mówią, że nadal jest za squishy i po prostu nie ma podjazdu do innych postaci. Penny, nawet 10-gwiazdkowa może ją ścisnąć spokojnie, jak ona jest na poziomie, nie wiem, E3. Tak mi się wydaje, z tego co tam po prostu czytałem. Także Xia jest spoko, myślę, że no, jest nadal na takim samym, delikatnie lepsza niż była. Bo nic się tak bardzo nie zmieniło. Bo nadal, zobaczcie, łatwo może paść. No i nic specjalnego tu na przykład nie robiono, ale nie powiem, to jest tylko 10 gwiazdek, a tu są teamy dosyć ciężkie.
Jest śmieszna, bo jak zabije jednego, no to może zabić drugiego, trzeciego, czwartego. I to jest fajne. I może się wyleczyć. No to ma jakieś zastosowanie. I na PvE, na bossach, no nie mam za bardzo jak przetestować, bo no, nie mam jakiego bossa bić po prostu. Wydaje mi się, że trochę większy damage będzie, ale też bez przesady. Także myślę, że Xia jest ogólnie na plus, ale to nie jest to, co bym się spodziewał. I pierwsze, co chciałem zrobić po reworku, jak zobaczę, że ją naprawią, że ją poprawią, będzie inna, to od razu chciałem ją wbijać na poziom E jakiś. Ale tego nie zrobię, bo nie wydaje mi się, że jest taka dobra. A ja tymczasem kończę, także idę próbować naprawić monitor, bo mi właśnie coś nie działa. Nie chcę się włączyć. Drugi monitor mam taki sprzed. No, mój pierwszy kupiony monitor jakby. I nie chcę się włączyć. A granie na jednym monitorze jest słabe. Także kończę. Dajcie znać, czy wam to pomogło, czy zdążyłem z filmikiem, bo trochę późno, no ale no nie mogłem. I tyle. Trzymajcie się. Elo.